Integracja, zabawa i nauka. Pierwsze manewry strażacko-sportowe młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych z terenu gminy Dąbica. Ponad setka małych druhów wraz z opiekunami spędziła dwa wspaniałe dni na poligonie strażackim w Brzeźnicy. Bardzo fajnie jest. Jest bardzo fajnie i da się żyć bez telefonów. Dzisiaj będziemy spać, mamy kino plenerowe i po prostu będzie fajnie. Jest bardzo fajnie, ja się bardzo cieszę, że tu jestem. Cieszę się, że mamy tyle atrakcji. Mi się też bardzo podoba, lubię spać w śpiworach i bardzo mi się też to podoba miejsce i fajnie, bo mogę spać tutaj też z koleżankami. Bardzo fajnie, bo ja mogę spać z kolegą, mamy jeszcze dyskotekę. Jest fajnie, że jesteśmy w lesie. Jest tor przeskód, piłka nożna. Bardzo się cieszę z tego, że mogłam wziąć udział w takim wydarzeniu. Spędzamy czas razem oraz aktywności. Pokazywane scenki poprzez strażaków. Najciekawsze, że dla mnie jest to, jak w razie w tym najlepsze, że uczą poprzez zabawę i takie różne aktywności, że spędzamy, integrujemy się razem. W manewrach wzięły udział młodzieżowe drużyny pożarnicze ze Stubiernej, Podgrodzia, Nagawczyny, Paszczyny, Zawady, Brzeźnicy, Pustkowa, Strachowa oraz dziecięca drużyna pożarnicza gminy Dąbica i Akademia Małego Strażaka. Myśl po prostu, żeby takie zgrupowanie dwudniowe dla tych najmłodszych, pierwsze po prostu, żeby poczuli, że dbamy o nich. Po drugie, jest to taka integracja i po trzecie, również jako element edukacyjny, no i wypoczynkowy. Dzieci podzielone są na grupy, każde z grup będzie prowadziło różne konkurencje, więc cieszymy się, wielkie podziękowania tutaj dla wójta gminy Dąbica, Rady Gminy za zabezpieczenie środków finansowych. Szczególne podziękowania chciałbym skierować dla druhów z jednostki OSP Nagawczyna, którzy są współorganizatorami dzisiejszych manewrów. To, że oni w ciągu roku przygotowują się, ćwiczą, to dobrze, bo są na polu. Oderwanie od komputera, a granie z piłką, ruch na świeżym powietrzu jest jak najbardziej wskazane i wspieramy to, jak najbardziej wspieramy, bo uważamy, że między innymi to jest nasza rola. To jest bardzo dobrze, że młodzi ludzie chcą jakby angażować się w tyle różnych jakichś aktywności w swojej lokalnej społeczności tutaj w gminie. Moim zdaniem to jest fenomenalne, że oni jakby robią to całkowicie z jakichś swoich własnych pobudek, idei i marzeń. I myślę, że naszym obowiązkiem jako dorosłych bądź po prostu młodzieży jest wspierać ich i jakby cały czas pomagać im rozwijać te zainteresowania. Wypadek drogowy i na rowerze, upadek z wysokości, nagłe zatrzymanie krążenia, oparzenie i zadławienie. Dzieci uczyły się, jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia. Poprzez zabawę uczymy, troszkę na wesoło, troszkę tak powiedzmy z przymrużeniem oka, ale żeby najważniejsze zasady ratownictwa, tej pomocy przedmedycznej, żeby po prostu została w głowie dzieciom biorącym udział w tym obozie, no bo po prostu no, nigdy nie wiemy, kiedy ta wiedza może nam się przydać, tak, najmniej oczekiwanej chwili, no i wtedy akurat sobie przypomnimy to, co było na obozie i przez to dziecko może komuś uratować życie. Także to będzie na pewno wielka rzecz. Jestem bardzo dumny z takich drużyn młodzieżowych, które chcą w przyszłości działać w ratownictwie ogólnopojętym. To jest też zasługa rodziców i opiekunów, którzy poświęcają dużo czasu na zorganizowanie im czasu wolnego. To nie jest tylko zabawa w straż pożarną i rozwijanie węży, ale tych dzieci trzeba zachęcić innymi formami właśnie, między innymi takimi wyjazdami i wypoczynkiem relaksującym. Jeśli chcemy utrwalać w młodzieży, jak się mają zachować, co mają robić, jeżeli na wakacjach i w ogóle w życiu spotkają kogoś poszkodowanego, żeby nawiązali z nim kontakt, pomogli, zawiadomili odpowiednie służby, poinformowali, czy rodzina. Są to pierwsze manewry gminnych drużyn. Jak można zauważyć, jest ich coraz więcej, bo pamiętam sobie, że w tamtym roku zaczynaliśmy od 3 jednostek, a dzisiaj w tym roku już mamy 7. I mam nadzieję, że za rok już spotkamy się z większą ekipą, czyli każda jednostka z gminy Dąbica będzie miała swoją drużynę młodzieżową, czy tam dziecięcą. Na pierwsze manewry strażacko-sportowe zaprosili głównie organizatorzy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji gminy Dąbica
oraz OSP Nagawczyna. Wydarzenie zorganizowano ze środków gminy Dębica w ramach otwartego konkursu ofert. Jedzie pociąg, damy się.